Dybry. Co kierowca robi? Jak ma wolne? Patrzcie, kajak spakowany. Ale jest zimno, jest kurde 3 stopnie, więc na razie biorę buty i idę się przejść po górach. Zabiorę was na wycieczkę. Na planach Malinowska Skała i później ewentualnie Skrzyczyna. Szczerze, pierwszy raz idę na Malinowską tutaj od Salmopolu i o ile od Salmopolu, tam od parkingu do Malinowa jest lekkie podejście, tak tu teraz się idzie mega łagodnie tymi grzbietami do Skrzycznego, więc to jest praktycznie niewymagająca trasa dla każdego, nawet dzieciaki tu bez problemu, które nie chodzą po górach, se dają rady. Bardzo fajnie się idzie. I tak pewnie, no spoko, bo ja zawsze z Ostrego chodziłem, no to tam jest trochę stromo. Trzeba przyznać, idzie fajną pętlę zrobić z Ostrego na Malinowską, na Skrzyczne i zejść ze Skrzycznego na Ostre, albo na odwrót, ale jest tam stromo. Proszę, tam jest Skrzyczne. Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Jakby ktoś nie wiedział. A cóż to takiego? 50 metrów. Idę zobaczyć. Szczerze, że ta jaskinia chyba tam jest dość spora, bo tam słyszałem ludzi gdzieś z dalsza, chodzili tam w środku. Dobrze by tu wziąć jakąś ekipę chłopaków, czołówki na głowę, bo takie jest tam zalecenie, i pozwiedzać tą jaskinię. To nie jest wcale daleko od parkingu, więc no jest plan na eksplorację. Ale to jak nas będzie więcej, samemu to tam lepiej chyba nie wchodzić. Lepiej, żeby ktoś też był obok. Tak mi się wydaje, ze względu bezpieczeństwa, nie wiem. Pisało, że to tam nie jest trudne. Ale wiadomo. No ktoś tam chodził. Jakaś tam ekipa była, bo było słychać, jak rozmawiali między sobą. No
powiem wam, widoczki to tu są niezłe, ale przed chwilą mówiłem, że tam lajtowo, tylko że tu się teraz doszedłem do stromego zejścia. Patrzcie, jaki hardcore, z powrotem trzeba będzie pod to wejść. Więc nie do końca to takie prościutkie, no ale jesteśmy w końcu w górę. To nie można chodzić po płaskim. Ale mnie ta jaskinia zintrygowała. Chyba będzie jakiś odcinek z jaskini, coś czuję. Tylko trzeba się przygotować. No i patrzcie, dotarliśmy. Tam już widzę coś ludzi. Bo dziwo piątek, ale jest ludzi sporo. Zobaczymy, czy wejdziemy na skałę i będzie pusto. Jak nie, to sobie gdzieś tu z boczku. Ale spoko. Ale to zarosło. Nie, skała jest tam. Akurat coś na rowerze próbuje tam się wbić. Tam z dala widać jezioro Żywieckie. Tam może wieczorem na kajacie pójdziemy jeszcze. Ale zobaczymy, ile będzie godzin. A tam z tyłu, tam wysoko widać Skrzyczna. I tam też sobie się przejdziemy, bo jest czas. A tam za mgłą jest Babia Góra. O, apteczka na szlaku, tego nie było. Jakaś nowość. To jest ta słynna malinowska. Dobra, idę się tu drona odpalić i coś, jakąś bułeczkę zjeść.
Zaraz się trawa zabiorę, tu jest puściutko. Nie ma teraz nikogo. Chwila przerwy. Patrzcie, jaki widok. Tam jest jezioro Żywieckie. Babia Góra, Skrzyczne. Cudo. Obejdziemy jeszcze naokoło tą Malinowską, pokażę wam z dołu. Tu jest taka jama. No zobaczcie. Tak to wygląda z dołu. Jak ten kamień w Król Lew. Simba tam u góry. I ryczy do tej reszty. Jakiś pomnik przyrody to chyba jest, czy coś takiego. Jak ktoś z Polski jeździ tylko do Zakopanego, to... No to Beskid Śląski jak najbardziej polecam. Tam właśnie jest dalej Beskid Żywiecki, który jest jeszcze bardziej dziki. Tu jest więcej komercji takiej. Tam jest bardziej dziko na Żywieckim i są troszkę wyższe te marki. Z rowerami elektrycznymi rozładowały się i jest problem. Gościu pierwszy tej dziewczynie wycisnął tam rower. Ona ciśnie, bo już nie był w stanie. Teraz ciśnie swój. No i tak z tymi rowerami jest. Póki naładowane to fajnie śmigają, ale jak się rozładują to one są chyba bardzo ciężkie. No i dziewczyna sobie już z tym nie daje rady tutaj.
Widać było, że jest wykończona, więc musi pedałować na prostej, no ale lekka górka, kamyczki, bez baterii, bez wspomagania, no to ciężko. Nawet wycisnąć rower nie była w stanie do góry. A ta górka, no nie jest aż taka stroma, no ale wystarczająco, żeby się tej pani odechciało rowerów elektrycznych. Albo będzie pamiętać, żeby naładować dobrze. Albo nie zużywać na maksa baterii. Może na maksa zużywała na pewnym wspomaganiu i się jej wykona, nie wiem. Ciężko stwierdzić, albo się zepsuł. Tak to można zwiedzać, nie? Autem. Po ogrowemu, zobaczcie. Ktoś to będzie oglądał, to tylko tak powiem, nie? Że pełne żeście tu wnieśli. I były dużo cięższe. A puste, które są lżejsze, już żeście zostawili. Jakby nie szło tego samego zabrać ze sobą. A. Tłumacz baranowi. Następna trasa, jakiś zbój. A tu macie mapę. Możecie sobie zapauzować. Zresztą pewnie na internecie to wszystko jest. Akurat są jakieś prace. Drogowe. Można to tak nazwać, jakby nie było drogę dla rowerów. Jak ktoś lubi takie sporty, to śmigam do Szczyrku albo do Bielska. To jest teraz fajny odcinek, taka przestrzeń z prawej. Tam właśnie jest Malinowska i z lewej ten widok. Nie ma tu tych drzew, które zasłaniają. Mega. Ale czuję, że mi stopy dają w kość. No dawno nie chodziłem. Ostatni raz byliśmy z Leną chyba. Gdzie to było? Na tej hali. Radziechowska czy jakaś taka. W zimę. To był chyba nasz ostatni wypad. Chyba, że Magórka jeszcze była. A ja jeszcze na Magórkę poszedłem z młodym. No tak, Magórka Wilkowicka. No, ostatnio malutko chodzę. Trzeba to poprawić. Tam u góry jest ta malinowska skała. Z dołu to wygląda rzeczywiście, jakby król lew tam miał stać, nie? Przybliżę wam to trochę. No powiecie, Simba tam stoi. Chyba Disney, czy kto to robił, tą bajkę, to się inspirował tym skałą. Żartuję. Tam są lwy na skalę, a tu jest widok. No jest cuda. Jak ktoś nie był, to obowiązkowo. Ale nie polecam weekendu. Bo na tą skałę sobie nawet zdjęcia nie zrobicie. W tygodniu sobie myknąć. Patrz, jaka ławeczka. Siedzisz sobie. Taki widok. Powiem wam, że na początku podszedłem do tego zbyt lekceważąco. Nie jest to zbyt łatwa trasa. Więc cofam te słowa z początku filmu. Bo jest jakaś masakra. Myślałem, że tu się pójdzie w miarę po płaskim. A tu jest mega zejście w dół i pod górę, pod takimi kamieniami. Bardzo stromo. No tak, tutaj siadłem rano. Nie mówię, że to jest lajtowe. Tak, teraz jest godzina. Godzina w pół do trzeciej. No. I cofię te słowa, bo jestem zmęczony. Ale tak właśnie chciałem. No ale jeszcze, tak jak mówię, ta jaskinia jest do odwiedzenia. Zobaczymy, co tam się w niej kryje. Ale tak jak mówię, może wezmę młodzież.
będą wyciągnę ich sprzed komputerów. Może ich to zainteresuje. Latarki poładują i tu przyjedziemy. Godzina 15. Weszliśmy do auta. Jeszcze okebabimy i po święcie. Przyszły tydzień. Puszczę wam do Francji będzie. Strasburg. A tu jest BK Cafe. Nie wiem, czy oglądacie taki kanał. Lubię moje życie. Antek jeździ. Dzimiakiem patrola kupili teraz z dziewczyną. Nie wiem, jak ta dziewczyna, nie pamiętam, jak się nazywa. A on się nazywa Antek. To oni tu przyjeżdżają zawsze na kawę gdzieś tu. Jeżdżą po tych terenach. No, idę okebabić. I co? Aha, i później wam puszczę ten Strasburg. Chyba, że... A, ten kajak jakby wpadł jutro, czy co to... Tego gdzieś tam później wrzucę, bo wiem, że to się gorzej oglądają takie odcinki niejeżdżone, ale tak mówiłem. Ten kanał nie ma być tylko pracy kierowcy, tylko normalny taki vlogowy pamiętnik. Też wam pokazać, jak w tej pracy to wygląda, ile tego czasu jest. Że to nie jest takie... Tylko gonitwa i tylko w aucie siedzisz, tylko masz też trochę tego czasu dla siebie. No, dobra, pakuję się.